Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Peter Alex, a dzisiaj pokażę wam, jak zrobić dobre okrążenie na torze Tokyo Expressway, wschodnia pętla zewnętrzna grupą drugą. A więc, po długiej prostej dojeżdżamy do pierwszego zakrętu. Hamujemy na 110 metrze, zrzucając do drugiego biegu i dodajemy ostrożnie gaz, żeby nie stracić na wyjściu. Wrzucamy ponownie do dwójki, żeby od razu na wyjściu wrzucić trójkę, żeby mieć lepszą trakcję i lepszą prędkość. Dojeżdżamy do prawej strony toru, przyklejamy się do ściany, przejeżdżamy kolejny zakręt, zrzucamy do czwartego biegu po 100 metrze, przejeżdżamy na pełnym gazie, dojeżdżamy do kolejnego zakrętu piłując piątkę i próbując ten zakręt na pełnym gazie przejechać, zrzucamy na chwilę do czwórki, znowu wracamy do piątki, wychodzimy szeroko, hamujemy na 70 metrze, zrzucając do trzeciego biegu, dojeżdżamy do kolejnego zakrętu dalej na trzecim biegu, wychodzimy na czwartym. Hamujemy na 150 metrze. I próbujemy zachować jak najlepszą trakcję na wyjściu. Dojeżdżamy do mety. No i to było okrążenie na torze Tokyo Expressway, ale z pewnością zrobicie lepsze.